Witajcie kochani, witam was serdecznie na czytaniu na kolejny tydzień. Witam wszystkie osoby spod znaku wagi, w słońcu, w księżycu i w ascendencie, ale oczywiście pamiętajcie, ja nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie tu poszukiwać informacji ze swojego kosmogramu, także w znaku wagi też z innej tu planety. Ok, zobaczmy tutaj, co dla wag na ten czas się szykuje. Pamiętajmy jeszcze wszyscy, że jest to sztang ogólny, bierzmy co rezonuje, a co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. Dobrze, mamy pierwszą kartę, Rydwan, czyli na pewno będzie się bardzo dużo uwagi działo. Nagrywałam też dla was dzisiaj miesięczny horoskop, więc też sobie zobaczcie koniecznie, bo ta siódemka tu się pojawia, czyli generalnie jest pokazane, że w miesiącu lipcu się będzie dosyć dużo u was działo i będzie dużo do łapania, do ogarnięcia, do uporządkowania i jeżeli wam się to uda, to będzie sukces, będzie ewidentny sukces. Natomiast w tym tygodniu tutaj, jak widzicie, już się dużo dzieje, już 9 mieczy, czyli gdzieś tu jakieś stresy, jakieś wynikające, ja czuję, z tej dużej ilości właśnie komunikacji, może dużej ilości zadziewających się rzeczy. Gdzieś tu uważajcie, żeby to was nie konsumowało, właśnie żeby ten stres nie narastał z tego powodu. Macie tutaj, kochani, jeszcze w relacjach, związkach, w miłości rycerza pentakli i nam wypadło w głowie w sprawach finansowych, zawodowych, urzędowych mamy arcykapłana. Czujesz, że jakieś doradztwo tutaj by wam się przydało, kochani? Ktoś, kto jest w stanie wam otworzyć jakby na coś oczy, ale też jednocześnie jakby wzmocnić was tutaj w jakichś zasadach, regułach. Może czegoś tutaj nie ogarniacie w tym czymś, co chcecie załatwić, zrobić. I tutaj jakaś mądra głowa, zdecydowanie jakiś doradca jest w stanie wam podpowiedzieć. I to też sprawi, że ten stres będzie mniejszy, bo będziecie czuć, że ktoś wam tutaj pomaga, wspomaga w tym ważnym dla was projekcie. Oczywiście dla każdego z was będzie to coś innego, a jest Rydwan, więc może to być dużo rzeczy też naraz. Natomiast w sercowych sprawach zdecydowanie pomału, cierpliwie, miej plan, ale pamiętaj, że każdy plan można zmienić, żeby się też kurczowo nie trzymać swoich pomysłów, ale też pozwolić sobie właśnie na to elastyczne dopasowywanie się do zmieniających się okoliczności. Niestety to też może wprowadzić stres u ciebie, że ciągle się coś zmienia i ciągle muszę poszukiwać nowych sposobów, prawda? Jako Rydwan może to być też ktoś spod znaku raka, kto pojawia się w twoim życiu ponownie, albo jako nowa osoba. Może ktoś, kogo masz na stałe przy sobie spod znaku raka, też będzie wymagał, no na swój sposób wymagał jakby, czy będzie trzeba się z tą osobą może rozmówić, może coś będziesz z tą osobą robić. No widać tu jakąś interakcję. I mamy cesarza. Ciekawe, bo pojawia nam się 4 i 5, zobaczcie. 45-54. Czuję, że to dla kogoś jest tutaj ważne. Natomiast cesarz, znak barana oczywiście, ale to jest rada, czyli tu poważnie, odpowiedzialnie trzeba podejść do tych swoich rzeczy, do tych swoich rzeczy, gdzie dyscyplinę musimy mieć, czyli praca zdecydowanie pokazuje tutaj, w tym obszarze pracy pokazuje nam się ten arcykapłan, a to też jest Saturn, więc tutaj będzie trzeba w sposób zdyscyplinowany ogarniać, załatwiać, dopełniać. No i tu będzie trzeba się gdzieś rozwinąć. Albo wy po prostu poczujecie potrzebę rozwoju, wchodzenia na wyższe poziomy, dokształcania się, prawda? Też tak może być. Albo zostaniecie skierowani na jakieś szkolenie, ale to jest takie właśnie na wyższy poziom, bo arcykapłan pokazuje nam te głębsze takie studia już, prawda? Wchodzenie na wyższy poziom. Takie mistrzostwo, podążanie w kierunku mistrzostwa w czymś, żeby być jak najlepszym w tym czymś. Może w jakieś właśnie kariera, tutaj sprawy zawodowe, a może po prostu językowo będziesz się chcieć poduczyć, czy jakkolwiek. No może rozwój duchowy oczywiście ciebie wciągnąć i też to będziesz mieć w głowie
i będziesz o tym myśleć. Ale oczywiście, że tu pojawia nam się też temat małżeństwa, stałych związków i tutaj też ten temat będzie, no niestety tu gdzieś jakieś stresy są na ten temat pokazane. Idźmy dalej. Tu w tym obszarze musicie się odnaleźć, kochani, czy to się u was już stało, czyli to już jest dla was przeszłość, czy to się dzieje teraz, czy to się jeszcze nie stało, czyli będzie przyszłość dla was wtedy, bo tak nam się tu pokazuje w trzech obszarach dla was zawsze to czytanko. Sami mi daliście znać, kochani, więc stąd to wiem. Mamy pazia mieczy, mamy 9 buław i mamy arcykapłankę. Obserwuj, przyglądaj się, dokończaj co masz dokończyć, ale idź za głosem intuicji, za głosem tego, za kierownictwem wewnętrznego głosu właśnie, i twoje ciało, sygnały z tego ciała też będą dawać ci znać, co masz zrobić, żeby było dobrze. Natomiast tutaj trzeba by się dowiedzieć, dopytać, doinformować, dostudiować. No i też jest pokazane, że te studia właśnie, to co powiedziałam, prawda? Ciekawe, bo jak patrzyłam na arcykapłana, to widziałam gdzieś tego pazia mieczy. Myślałam, że tu nam wyskoczy, a tu się pojawił z boku, czyli możliwe, że też pracujesz i studiujesz jednocześnie i to jest dla ciebie trochę męczące już, żeby pogodzić te dwa światy, żeby to wszystko połapać, prawda? Więc tutaj, no niestety, dalej praca, słuchajcie, intensywna, bo i rycerz pentakli, i rydwan, cesarz, te karty, no 9 buław pokazują nam, że dużo pracy. Musisz tutaj popracować, żeby to wszystko móc robić tak, jak chcesz robić, nad stresem, nad poziomem stresu, czyli gdzieś się rozluźniać, gdzieś upuszczać to ciśnienie, gdzieś znaleźć sobie taki swój sposób na powrót do równowagi, bo to będzie dla ciebie najtrudniejsze. Uważaj na taką szaleńczą impulsywność czy podejmowanie decyzji właśnie takich nagłych, spontanicznych, nieprzemyślanych, bo to też może potem powodować jakiś stres u ciebie po czasie, prawda? Jakby po takim głębszym przemyśleniu. Mamy już 99 przy pierwszym rozdaniu, więc coś będziecie chcieć zakończyć, dokończyć, sfinalizować. Jako pierwsza karta wypadła nam 7, więc jakieś wyzwanie na pewno, ale słuchajcie, tak jak mówię, to jest jakieś pierwsze pukanie już do lipca. Przechodzimy już teraz z czerwca do lipca, to czytanko już jest lipcowe właściwie, jak dobrze pamiętam, to kochani, ten lipiec będzie dla was taki szalony właśnie, będzie się dużo działo, ale to też ja czuję, że wy będziecie mieć z tego satysfakcję, natomiast ten stres i to, żeby zapanować trochę nad nerwami i przeżywaniem takim bardzo intensywnym, to tutaj, to będzie ważne wyzwanie dla was, żeby to opanować, prawda? Szaleńczy bieg myśli na przykład. Tak, mamy 19, przepiękna karta, mamy wzrost rośliny, tutaj plants, prawda, i wzrost. Czyli to, co powiedziałam, tu gdzieś zawodowo, karierowo, życiowo będziecie wzrastać. Może rozwój duchowy właśnie, mamy też arcykapłankę, arcykapłana, więc zobaczcie, jaka para. Tak, będziecie chcieli coś zdobyć więcej, coś zrobić więcej, coś osiągnąć więcej, coś przestudiować, coś się dowiedzieć, coś się nauczyć. Będzie was ciągło w tym kierunku. Widziałabym, fajna energia, wiecie? Ach, nie wzięłam wam jeszcze zwierzaczka. W sumie już tu mamy, bo tu mamy przepięknego zwierzaczka. Nie wiem, jakby go tu nazwać, słuchajcie. Czy to jest taki jeleń potężny? Może być. No to wtedy też przejmij prowadzenie swojego życia, bo masz cesarza. Właśnie tego nie powiedziałam. Stań się liderem swojego życia. Tak, zdecydowanie. Tutaj trzeba by ten powóz twój mądrze pokierować. Powóz swoim życiem oczywiście. Tutaj mamy 54, a pamiętacie, jak to mówiłam, 45-54, że będzie dla kogoś ważny? Zobaczcie, pojawia się po raz drugi. Pamiętaj o swojej wartości, znaj swoją wartość i nic poniżej swojej wartości. To jest ważne, kochani, bo no musimy wiedzieć, kim jesteśmy i potrafić się obronić, prawda? Bo no świat jest, jaki jest i musimy potrafić się odezwać, asertywnie powiedzieć nie i tak dalej, więc tutaj ten czas jakby będzie ci pomagał, żeby sobie to przepróbować, przetrenować praktycznie w życiu, czyli mogą pojawić się osoby, które gdzieś będą próbować ci coś umniejszać, a ty im wtedy musisz pokazać po prostu swoją wartość, czyli stanąć na wysokości zadania, żeby potrafić się gdzieś obronić,
Może będzie trzeba obronić swoje stanowisko pracy, może stanowisko, może jakieś egzaminy będziecie zdawać na studiach na przykład, albo właśnie wchodzić na wyższe poziomy i tam też jakieś egzaminy. To tutaj ja czuję, że sobie poradzicie, tylko uważajcie na ten stres. Znowu to mówię po raz któryś już. Dobra, Rydwan. Co tutaj ten Rydwan nam niesie jeszcze? Królowa Buław. Czyli tak naprawdę możecie wszystko, kochani, tutaj zdobyć, zrobić, jeżeli zaangażujecie się wystarczająco, jeżeli to jest coś, co kochasz robić, jeżeli idziesz ze swoim głosem swojego serduszka. To jest prawo przyciągania też, czyli pamiętaj, że to, o czym myślisz, to, o czym mówisz, przyciągasz do swojego życia. Pamiętajcie, że jesteście powietrznym znakiem, szczególnie dla was się to tyczy. Bliźnięta wada, waga, jejku, bliźnięta waga, wodnik. Uważajcie na plątanie się języka, bo coś tak muszę się pilnować, żeby tutaj mówić do was czysto i ładnie, i ciągle ten język mi się gdzieś pląta, czyli ten stres może sprawić, że będzie ci się plątał język i nie wypadniesz wtedy tak dobrze, jak możesz wypaść, kiedy po prostu pójdziesz tam z większym spokojem, prawda? Czy to będzie egzamin, czy jakaś rozmowa o pracę może, a może jakaś rozmowa związkowa, gdzie ci zależy na tym, żeby właśnie dobrze wypaść. Rycerz Pentakli, zobaczmy. Jeżeli chodzi o sprawy związkowe, tak jak powiedziałam, tu się musi coś pomału rozwijać, ale zobaczcie. Pięć buław. Będzie trzeba o coś zawalczyć. Będzie trzeba umieć postawić na swoim. Będzie trzeba umieć pokierować to właściwie, bo. No i 55 tam się pojawia, jakaś zmiana jest potrzebna. Dobra, zobaczmy arcykapłana. Arcykapłan, i tu mamy czwóreczkę znowu, ciekawe. 44, 55, zobaczcie, 99, bardzo ważny tydzień dla was. Coś trzeba wam będzie. Wiecie co, jak to powiedzieć? Musicie odpocząć, tak po prostu, ja wam to powiem. Ale to wy musicie sami sobie znaleźć tą przestrzeń, znaleźć ten czas, znaleźć tą możliwość, żeby trochę odpocząć, wyluzować się, zrównoważyć się, bo tu jest ewidentnie pokazane, że brakuje wam odpoczynku i tej równowagi, za dużo stresu, za dużo nerwów, za dużo rzeczy na głowie, za dużo spraw. I to jest przytłaczające. I tu, słuchajcie, jak sami nie znajdziecie tego czasu dla swojego ciała, dla tego, żeby dojść do siebie, to jakby. Życie wam się tak ułoży i takie rzeczy się zadzieją, że i tak będziecie musieli odpocząć i wasze ciało to wymusi na was, więc ja bym powiedziała, nie czekaj na to wymuszenie, zajmij się tym. No i tak, no potwierdzone mamy dwa pentakle, czyli tu jakaś decyzja do podjęcia, ale jednocześnie brak tej, widać, że jest brak równowagi, bo musisz żonglować bardzo wieloma rzeczami, żeby to jakoś połapać, żeby sobie z tym poradzić, czyli bardzo dużo rzeczy się dzieje, bardzo dużo obowiązków, prawda? I tu czuję właśnie też dodatkowo, że dochodzi coś, musisz coś studiować albo chcesz coś studiować, prawda? I to ci jakby też zabiera ten czas. Tak, tą twoją energię, ale daje ci to wzrost przepiękny. Przepiękna ta karta jest, przepiękna po prostu. Wiecie co, jak patrzę to na tą kartę Skunksa, jeszcze sobie tak myślę, że czasem ludzie się beznadziejnie zachowują właśnie w stosunku do drugich, no bo wiecie, co skunksy robią, prawda? Więc. Myślę, że nie bierz do siebie tego, co ktoś z siebie wyrzuca, wypluwa, dlatego że to tak jak skunks, prawda? Przestraszy się, to pluje. Śmierdząco zresztą. Więc ludzie też tak czasem robią, i to są projekcje ich jakichś tam wewnętrznych toksyn, jadów, trucizn, prawda? Nie bierz tego do siebie, spróbuj to puścić gdzieś bokiem, albo powiedz po prostu koniec, jak ty się odzywasz do mnie, nie życzę sobie, prawda? Proszę tutaj mnie uszanować, takie i takie są moje granice. Rozumiesz, tak po prostu pokazać tej osobie, że ty nie pozwolisz w ten sposób siebie traktować. Dobra, zobaczmy jeszcze cesarza. Mamy trzy buławy. I to są rady, słuchajcie, cesarz i trzy buławy. Zdecydowanie tutaj jest potrzeba, żeby wiedzieć dokładnie, czego się chce, gdzie się idzie, po co się idzie, co się chce zdobyć, jak się chce to zrobić, zaplanować. Może tu ktoś jeszcze ci jest potrzebny, żeby to ogarnąć, żeby to poukładać, żeby to. Tak, tutaj zdecydowanie trzeba ten konkret, wiecie, konkret tutaj, takie odpowiedzialność za to wszystko, ale ten konkret. Konkretny plan, ewentualnie tam, wiadomo, trzeba go troszkę zmienić, jeżeli trzeba, ale tu jest pokazane, wyrusz już w tą podróż, bo jakby za długo czekasz, może się uczysz do jakiegoś egzaminu właśnie, albo do jakichś
gdzieś, gdzie Twoja wiedza będzie sprawdzana, testowana, albo Twoje umiejętności praktyczne, i może cały czas Ci się wydaje, że tu jeszcze, jeszcze, jeszcze trzeba, ale zobaczcie, co tu jest pokazane. Ty już wiesz wszystko, bo masz kartę świat, czyli zamknij już ten temat, prawda? Domknij to, dopnij to. Załatw to do końca, jakby tak. Dobra, weźmy sobie dalej. Zobaczymy, co w miłości. Zaufanie. No, gdzieś tutaj kwestia zaufania może być zachwiana w jakiś sposób, ale tu jest pokazane, no, musisz zaufać, żeby to mogło się zadziać. Tutaj, jakby ta sytuacja wymaga od ciebie właśnie jakiejś tej dozy tego zaufania, prawda? I teraz, czy chodzi o ciebie, czy chodzi o kogoś, to dla każdego będzie tu co innego to znaczyło, prawda? Natomiast zobaczcie, co tu się dzieje. Pojawia się też nowa osoba w twoim życiu. Może tak być, że jesteś już w związku, w relacji, a tu się pojawi nowa osoba i to będzie takim wewnętrznym twoim konfliktem. Dlatego te dwa pentakle musisz się zdecydować i to też cię może stresować, widzicie? No, tak. Zobaczmy jeszcze. O, zobaczcie, mamy kartę miłości. Tak, kochani. Ktoś pozna tutaj i to taką fajną osobę. Taką osobę, która. Chociaż może w pierwszym momencie ona ci się wcale nie podobać, bo spotkacie się może w jakichś dziwnych okolicznościach, albo dziwnie się zachowa w tym pierwszym momencie i trochę cię to odrzuci, ale ja czuję, nie rezygnuj jakby z tej relacji, tylko dlatego, że pierwsze wrażenie nie było dobre, prawda? Pozwól sobie na poznanie tego kogoś, bo to jest miłość bezwarunkowa, zobaczcie. Ale ta karta mówi też o miłości własnej. I tu dla kogoś z was może chodzić o to, żeby popracować nad tą siłą wewnętrzną, nad tą asertywnością swoją i nad miłością własną. Dokładnie. Ale zobaczcie, jest ta miłość po raz drugi, pojawia nam się wyraz unconditionally. Tu mamy unconditional love, czyli to jest miłość bezwarunkowa. Zobaczcie, I love you unconditionally, czyli kocham cię bezwarunkowo. Tak, nowa miłość, piękna miłość, taka nieskażona jeszcze powiedziałabym niczym. Przyciąganie, pociąganie, atrakcja, takie poczucie jedności. Piękne, słuchajcie, piękne. No, życzę wam, żeby wszyscy, którzy o tym marzą, żeby to przeżyli właśnie, bo to jest niezwykłe. Ja mówię, że każdy z nas powinien przynajmniej raz w życiu przeżyć taką miłość. I tu dla kogoś z was jest to możliwe w tym czasie. Ale pamiętaj, że w pierwszym momencie ta osoba może nie zrobić na tobie dobrego wrażenia. Możesz ją chcieć pogonić, prawda? Może cię drażnić, może cię irytować. Coś w tej osobie albo sposób zachowania, sposób jak się odzywa, jak się. No, coś tutaj jest, bo piątka buław, prawda, pokazuje to takie wewnętrzne skonfliktowanie, powiedziałabym, bo to w serduszku się tu dzieje, prawda? I rycerz pentakli pokazuje, daj sobie czas, niech się to poukłada w tobie, aż to zrozumiesz. No, chyba że faktycznie masz drugą osobę, no to wtedy masz niezłą zagwózdkę tutaj, nie? Orzech do zgryzienia, żeby to przemyśleć wszystko. Tak, i tu z przeszłości mamy kogoś. Pamiętam każdy detal tamtego dnia. Możliwe, że to też ta osoba mówi. Może się gdzieś spotkaliście, może cię gdzieś widziała. Może faktycznie rozmawialiście już ze sobą. Tak czuję, że ktoś gdzieś pracuje w publicznym miejscu, jakaś waga, i po prostu ta osoba przyszła do ciebie coś załatwić, jakkolwiek. Zależy, gdzie pracujesz, i w ten sposób był ten pierwszy kontakt, i może ta osoba jako klient nie zrobiła na tobie najlepszego wrażenia. Czy tam petent, prawda? Żałuję, że nie mogę podzielić się z tobą moimi dobrymi wiadomościami. Ktoś tutaj tak przesyła wam, i nie masz pojęcia, jak ciężko było mi pozwolić ci odejść, czy odpuścić to. Tak jest, tutaj dajmy. No, nie, tutaj nie, 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 tu czuję. Dobra, weźmy sobie cytat channelingowych kart. Kto miał tą kartę też? Czekajcie, potężna zmiana z przeznaczenia. Ulala. Chyba panna. Albo lew, albo panna. Jak macie ochotę, to sobie sprawdźcie. Wezmę nam jeszcze jedną tu. Wow.
No nieźle. Jesteście bliźniaczymi płomieniami. To jest jakaś informacja dla was? Czuję, że ważna. Tak jest. Okej. Pięknie. Dobrze, wagi moje kochane. Zobaczmy sobie mini wybierz kartę jeszcze na koniec, czyli możecie dopytać o osobę, o sytuację, o wydarzenie, prawda? Się tak doupewnić. Okej. Zróbmy 1, 2, 3. Okej, lecimy po kolei. Jedyneczka, może dwójeczka, idealny moment i numerek 3. Najpierw odpuść przeszłość. Dobrze, kochani, to tyle. Zapraszam was koniecznie na ten miesięczny horoskop, bo czuję, że tam coś ważnego było. No nie pamiętam już dokładnie, ale zobaczcie sobie, bo ta siódemka tutaj krzyczy do mnie na początku. Tak, oczywiście zapraszam was także na Tarot i Oracle, ten nowy kanał. Co sobotę o 19 mamy nowy odcinek premierowy Szkoły Tarota, Nauki Tarota. W tygodniu mamy prezentację kart, recenzje i tak dalej, unboxingi, czyli pierwsze otwarcia. Fajny kanał też. Ja czuję, że fajny, ja go już lubię, także mam nadzieję, że i wam się spodoba. Zapraszam tam osoby także, które chcą wziąć udział w Loterii Lili, także tamten kanał bierze udział oczywiście, więc jak będziesz osobą super aktywną w komentarzach i subskrybującą, możesz wygrać czytanie 30-minutowe ze mną. Także zapraszam serdecznie. A dzisiaj mówię wam już do widzenia i życzę wam, kochani, fantastycznego czasu, który tu nam został okazany. Buziaki, pa, pa.